Lubelszczyzna nas przywitała piękną, jesienną, słoneczną pogodą. To właśnie tutaj jutro w Lublinie reprezentacja Polski do lat 21 kadra Marcina Dorny zmierzy się z Izraelem w meczu towarzyskim. Wśród powołanych kilka bardzo ciekawych nazwisk. Takie jedno nasuwa się samo, to kapitan liderskiej klasy Radosław Murawski, zawodnik, o którym ostatnio jest głośno. No i my sobie uczyliśmy z nim krótką pogawędkę o piłce, o życiu i o wielu innych ważnych aspektach. Radek, na pewno już milion razy byłeś pytany o to, jak jest być najmłodszym kapitanem Piasta Gliwice. Wiem, że chyba młodszy jest tylko Andrija Żywkowicz z Partizana Belgrad, bo on jest rocznik 96, ale chciałem cię właśnie o to zapytać, a o to, jaki jesteś prywatnie, czy w domu też, tak nie wiem, musztra, dyscyplina, jak taki kapitan tylko właśnie w tym ognisku domowym, dziewczyna z tobą wytrzymuje? No to bardziej pytanie do mojej dziewczyny. Nie, chyba jestem sobą i za to mnie moja rodzina kocha, lubi i szanuje. Myślę, że koledzy z drużyny również mnie za to lubią i szanują, więc tutaj nie ma co udawać kogoś, kim się nie jest. To, że dostałem opaskę kapitana, wcale nie oznacza, że już muszę pokazywać, kim ja to nie jestem. Raczej na spokojnie do tego wszystkiego podchodzę. No i zawodnicy to widzą i chyba dzięki temu razem, jako cała drużyna, osiągamy sukces. Też Arsene Wenger powiedział kiedyś, że to, co się zmieniło w futbolu, najbardziej według niego, kiedy zaczynał pracę, w porównaniu z tym, co jest teraz, to klatki piersiowe piłkarzy. Tak patrzę na ciebie i pamiętam twoje początki w Ekstraklasie, to też widzę, że troszeczkę zmężniałeś, że ta masa jest troszeczkę większa. Jesteś chyba bardzo świadomy, jeżeli chodzi o właśnie tą taką dyscyplinę żywieniową i dbałość o swoją sylwetkę. Wiesz co, to tak jak mówisz, wszystko idzie do przodu i to jest bardzo istotne na boisku. Zauważyłem to, jak przychodziłem, że każdy zawodnik mający na celu coś osiągnąć, no musi pracować nad sobą, nad sylwetką, nad wszystkim tak naprawdę, bo piłka nożna składa się z wielu elementów i nie tylko piłka i bramka, ale wiele sytuacji jest na boisku, w których musisz przeważać niekiedy nad przeciwnikiem wydolnościowo, zwrotnościowo, więc przychodząc tutaj do Piasta wyglądałem strasznie, można powiedzieć, zaniedbany, ale wiadomo, no z juniora jak się przychodzi, to też jest pewien okres i trzeba ciężko pracować na to, żeby trochę tej masy zebrać. Jeżeli chodzi o moją klatkę, to zawsze wszyscy śmieją, bo jakoś zbudowany dobrze nie jestem, ale faktycznie nadrabiam to bardziej bicepsem, bardziej tricepsem, innymi mięśniami. Okej, no też zawsze ta koszulka wisiała na tobie, a powiedz mi, jest w tym troszeczkę prawdy, że Michał Probierz kiedyś cię w trampkarzach zaczepił i zapytał się, jak się nazywasz, tak? No, historia jest taka, że faktycznie zapytał mnie kiedyś, jak się nazywam. Odpowiedziałem mu, że Murawski. Powiedział, że jeżeli będę dalej trenował i dalej będę podnosił swoje umiejętności, to osiągnę jakiś sukces. Po tym, jak mi to powiedział, w niedalekiej przyszłości został moim trenerem w kadrze Śląska. Co prawda warunki miałem słabe i ciężko było się przebić do pierwszego składu, ale był moim trenerem i teraz, gdy się spotykamy niekiedy naprzeciwko siebie, to wspominamy często i rozmawiamy, więc te stosunki, te relacje zostały. A jakim on był trenerem właśnie dla takich młodych chłopaków? Bo on lubi tam wywoływać te emocje, jak on to określa, pomiędzy strachem a podziwem. Wtedy też tak było? Zdecydowanie tak. Myślę, że teraz z rozmów z kolegami to chyba się nic nie zmieniło i też patrząc na niego z boku, to można dostrzec, że jest energicznym trenerem i wymagającym. No to jest ważne w życiu piłkarza, w życiu zawodnika, żeby mieć trenera, na którego możesz liczyć nawet w tych najgorszych chwilach, no i który będzie wymagał od ciebie jak najwięcej, bo jeżeli krzyczy i wymaga, to znaczy, że zależy mu na tobie i chce, żebyś coś osiągnął w życiu. No, twój kolega z drużyny Cornelo Serra powiedział ostatnio też fajne zdanie, że podchodził do szkoły, żeby teraz potrafić się dobrze wysłowić. Ja też znalazłem ciekawą informację a propos twojej edukacji. Podobno Piast też chciał cię zmotywować do tego, ażebyś zaliczył maturę. Czy to jest nieprawda? Bardzo mi miło, że poruszyłeś ten temat, ponieważ mogę po raz kolejny to zdementować. Nie było w ogóle takiej sytuacji. Sam też przeczytałem, że w mediach, że dostanę... Słowa. że dostanę premię za to, że zrobię maturę. Trochę czytając takie coś, no zdenerwowałem się, wiadomo, bo
bo to też wszystko świadczy później o mnie i ludzie będą zupełnie inaczej patrzeć na zawodnika, który dostaje premię. Za co? Za naukę? Tak naprawdę wiadomo, to idzie wszystko w parze, powinno iść i tak to powinno wyglądać, ale z jakiej racji ja mam dostawać za maturę pieniądze dodatkowe? No i szczerze powiem, miałem spotkanie z prezesem i prezes jako pierwszy zapytał się mnie, dlaczego takie coś w ogóle do medii daje, że dostanę taką premię. Ja miałem również pretensje do tego, że to nie ode mnie wyszło, że to ktoś od kogoś innego wyszło i na dzień dzisiejszy nie wiem, od kogo to wyszło, ale no nie wiem, co ktoś miał na celu, mówiąc takie rzeczy. Żadnych takich sytuacji nie było i dementuję to po raz kolejny. W piłce było dużo sytuacji i... Kiedyś grałem, broniłem. Rzekomo nosił najpierw, ale broniłem. Dziękuję bardzo. Super, super. Dziękuję. Na szóstkę. Na szóstkę? Super, wzór. To wspaniały zawodnik. Ja wiem o tym. No oczywiście, że tak, ja prezydent Polski. Ja nie widzę, bo siedzisz. A gdzie masz piłkę? Nie, ja nie mam, ja nie jestem piłkarzem. Ja wiem, że nie. Dobra, musimy tutaj kontynuować, dobra? Dobra, zasłoneczek, dzięki. No też wiem, że twoim ulubionym klubem jest Manchester United, ale tak zastanawiam się, na kim mogłeś się wzorować w ostatnich latach, jeżeli chodzi o zawodników ze środka pola w drużynie Czerwonych Diabłów. No i tam ciężko mi wskazać, nie wiem, Michael Carrick czy Tom Cleverley na przykład. Wiesz co, zawsze byłem taki drobny na boisku i miałem trenera, który zawsze do mnie mówił Skolsik. Skolsik. I w juniorach tak grałem faktycznie, byłem mały, taki zadziorny i dużo bramek strzelałem, ponieważ grałem trochę wyżej, a teraz jestem defensywnym pomocnikiem, więc można mówić właśnie o Carricku. Ja sam wzoruję się, staram się wzorować na Krosie, na Modriczu, to są tacy zawodnicy kreujący grę i chciałbym takim zawodnikiem być. Wiadomo, no nie zawsze w życiu wszystko wychodzi, ale mniej więcej dążę do tego, żeby chociaż w połowie być tak utalentowanym zawodnikiem. Pewnie ten angielski styl też grania jest ci bliski. Jesteś też słynny na boisku z tego, że jesteś twardzielem. Teraz chociażby ostatni mecz ligowy i całą drugą połowę z Wisłą Kraków grałeś podobno z kontuzją. No tak, no czytałem właśnie jakieś wypowiedzi, że już wypisuję bohater murawski, czy nie wiadomo co. To za bardzo do tego nie mogę się odnieść, bo faktycznie bolało, ale na takie słowa byłbym ostrożny i za bardzo nie mówiłbym do tego pod takim kątem, że nie wiadomo co zrobiłem, jaki wyczyn, że grałem z kontuzją. Bo noga niekiedy boli nawet w przeciągu kilku dni przed meczem i tak naprawdę jak wychodzisz na mecz, to może ci ta noga boleć, a tak naprawdę nikt o tym nie wie. I bolało faktycznie, ale jakoś zacisnąłem zęby i starałem się o tym nie myśleć i dałem radę dogryźć do końca. Też tak a propos twojej osoby, ja widziałem taki wpis Mateusza Bonka na Twitterze przy okazji powołań do pierwszej reprezentacji. On mówi, że ja bym dał szansę młodemu Murawskiemu, który jest kapitanem lidera. I tak się zastanawiam, ty już się czujesz na siłach, żeby grać w pierwszej reprezentacji? Może ten przypadek Bartka Kapuski działa jakoś na twoją wyobraźnię, że skoro jemu się udało, to dlaczego ty miałbyś się nie dać rady? Wiesz co, no... Po to człowiek trenuje, po to się stara i daje z siebie maksa, żeby w przyszłości zaprezentowało to powołaniem do pierwszej reprezentacji. Myślę, że marzeniem każdego chłopaka w Polsce jest dostać się i grać w reprezentacji pierwszej, reprezentować nasz kraj na arenach międzynarodowych. Ale to, że dostałem do U21 powołanie, a nie do pierwszej reprezentacji, wcale nie ścięło mi... Nie podcięło mi skrzydeł i to też jest wielkie wyróżnienie, ponieważ mamy tutaj robotę do wykonania, mamy Mistrzostwa Europy w 2017 roku, więc przygotowujemy się konkretnie do tego, żeby osiągnąć sukces na tej arenie, a tak naprawdę to, co będzie za parę miesięcy, za kilka lat, to wszystko zobaczymy. A teraz zagrasz w tych dwóch meczach? Czujesz się na siłach? W pierwszym meczu na pewno nie zagram. No nie dam rady, boli mnie to staw skokowy, skręcony. I nasi fizjoterapeuci robią wszystko, żebym doszedł na ten drugi mecz. Bardzo mi zależy i bardzo bym chciał, ponieważ no, przyjeżdżasz na kadrę, no to wiadomo, sprawa jest taka, że chcesz zagrać, chcesz się pokazać. A no nie zawsze tak jest, że możesz, bo zdrowie nie zawsze pomaga i wierzę w to, że dam radę na ten mecz z Rumunią. Także jeżeli chcecie zobaczyć kapitana lidera Ekstraklasy w akcji na żywo, także zapraszamy wszystkich do Białego Stoku 13 października. Tam mecz Polska-Rumunia. Miejmy nadzieję, że z udziałem już Radosława Murawskiego. Dzięki serdeczne. Dziękuję.